tylko się służebiec za zieleń. Ja natychmiast wtykam program do kieszeni. Pierś lorneta przyłostawia mnie dostojnie. Dziadzio miał ją jeszcze na japońskie wojny. Za chwilę bomba pójdzie w górę. To jest znak, że sędzia starter może konie puścić do udziału w bitwie. Każdy czeka, każdy wie, że już niedługo bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Szamietnosa trzeba wyczuć, konią, które już roztrząsa ten dylemat. Każdy gracz, jak ma stawiać na ogiera. Ruszyły, proszę państwa, już mamy. Jakże UFI Pipason na razie na cele stawki, 400 metrów do celownika, nadal na cele. Jacques de Wolf jest na cele, bardzo dobrze galopuje i chyba ten wyścig powinien wygrać, ma niewielką przewagę. Na drugiej pozycji Pipason do celownika jeszcze 200 metrów. Jacques de Wolf nadal na czele, poprawia, dobrze galopuje i jeszcze 100 metrów i chyba wygra tą gonitwę. Jest na czele i poprawia. I proszę państwa, Jacques de Wolf, celowniku, jest na pierwszej pozycji, a Pipason na drugiej, a tam walka zacięta o trzecią pozycję. Na pan komentarz. Nazywam się Andrzej Szydlik, były komentator wyścigów konnych na warszawskim Służewcu i nie tylko, z ponad 35-letnim stażem jako komentator. Wielka Warszawska to gonitwa niezwykła, pełna czaru, pełna magii. Oglądałem te wyścigi i komentowałem ich bardzo, bardzo wiele. W tym obrazie takiej ciszy, spokoju wspomina Miesię Mickiewicz i stepy akromańskie, jeden z sonetów: jedźmy, nikt nie woła. I tak patrzę na te milczące trybuny i tak zastanawiam się, że jakiś piekielny rok mamy, przyczyn od nas niezależnych, no bo panuje pandemia. Już nie ma tego, dawaj, dawaj, jedź, wygrałem, wspaniale, brawo i tak dalej. Cisza. No, jest to dla mnie ogromne przeżycie. A jeszcze jeśli chodzi o tą gonitwę, która ma ogromne tradycje, bo po raz pierwszy została rozegrana w 1895 roku z inicjatywy hrabiego Augusta Potockiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa Wyścigowego, i potem tak poszło. Tor był w innym miejscu na początku. Tak, tak, na Polach Mokotowskich. Tam prosta była wzdłuż ulicy Polnej. Wszyscy przychodzili, bądź prawie wszyscy przychodzili, ale na Wielką Warszawską, no to naszą kochaną, jedyną, wspaniałą, cudowną Wielką Warszawską. Poza tym to było spotkanie towarzyskie. Na zwycięstwo wyścigu składa się wiele, wiele czynników. Dosiad dżokeja, stan toru, predyspozycje jeźdźca, mało tego, forma jeźdźca. Coś mu się życiowo nie uda. To potem wszystko jest przekazywane do konia. Czasami myślę o innym, a nie o tym, co potrzeba myśleć. Także to forma jeźdźca jest niesłychanie ważnym elementem, który może doprowadzić konia do zwycięstwa w wielkim wyścigu, nie tylko wielkim, w każdym wyścigu. Widziałem tam na początku Szczepana Mazura. O, to wielki talent. O, to jest jeździec prawie kompletny, bym powiedział, młody, utalentowany, kapitalną ma technikę. Jestem przekonany, że on pobije wszystkie rekordy najlepszych naszych dżokei po wojnie. Talent niesamowity. Dzisiaj będę z nim rozmawiał. Tak. O co mam go zapytać? Jaki pan sobie stawia termin czasowy, żeby wejść do tego klubu elitarnego tych jeźdźców, którzy wygrali 1000 gonitw i więcej, a jest ich tylko 11. Czyli będę rozmawiał z ważną osobą. Wyścigowo na pewno bardzo ważną osobą, tak jest. Gabinet dyrektora toru wyścigów konnych Służewiec ma jedną ścianę w tym gabinecie, to jest wielka tafla szkła, która wychodzi na ten zielony padok, na którym są konie prezentowane. Dominik Nowacki. Najpiękniejszy element chyba mojej pracy, estetyka, którą mam za okna. Tą piękną i architekturę, i tą zieleń, a w weekendy widzę też te fantastyczne konie. A na jednej ze ścian mam duży ekran,
i na tym ekranie zawsze w weekendy leci cały czas transmisja gonitw. Studio, które prowadzi transmisję w internet, to też podlegli mi ludzie, więc sprawdzam, czy błędów nie ma, czy dobrze mówią, czy gdzieś się nie pomylą. A mylą się, jak każdy człowiek w takiej pracy, raz po raz, więc lubię mieć to cały czas w kontakcie. Tor Służewiec ma takie chyba dwie silne grupy swoich fanów, tak bym powiedział. Jedna grupa to jest ta grupa, która kocha tą adrenalinę związaną z wyścigami i z grą, nie ukrywajmy tego. A jest druga grupa, która kocha magię tego miejsca. Architektura modernistyczna, która jest unikatem światowym, jest ta zieleń. No jesteśmy nieopodal centrum jednej z ważniejszych stolic europejskich, a tutaj tak trochę można powiedzieć, że czas stoi w miejscu. Zaprosiłbym tutaj na przykład kluby, ośrodki trenujące jogę. To jest miejsce idealne dla Was. Tu się odnajduje spokój, tu się odnajduje harmonię. To jest miejsce przewyjątkowe, uważam, na mapie Warszawy. I dzisiaj przez to, jak społeczeństwo odnajduje bardzo wiele różnych rozrywek. Restauracje, i puby, i dyskoteki, i kluby piłkarskie, które w Warszawie też istnieją. Koszykówka, siatkówka, koncerty. Wszystko walczy o uwagę dzisiaj społeczną, żeby przyciągnąć do siebie jak najwięcej. W tej walce przez ostatnie, powiedzmy, 12 czy nawet 20 lat wyścigi trochę zostały w tyle i to jest bardzo niesprawiedliwe, bym powiedział, bo nie ma drugiego takiego miejsca chyba w Europie, gdzie w skali roku rozgrywano by 51 dni wyścigowych. Myślę, że warto zwrócić uwagę Warszawy ponownie na to, że ma taką perłę na swojej mapie, której większość może nie zna. Perła Warszawy? Perła Polski, tylko zlokalizowana w Warszawie. I dokąd jedziemy? Do komentatorki. Ok, czyli na dachu, na trzecim piętrze. Przychodzę na wyścigi. Mam program, co jest najważniejszą rzeczą, wyścigowy. Maciej Rowiński. Mam tutaj notatki swoje. To, co mówią trenerzy o koniach. Analizuję sobie tutaj wszystko według performansów. Przychodzę, odpalam kanciapę. Mam do dyspozycji jeden monitor, drugi monitor. Wysoko siedzę, więc cały tor widzę. Widzę, co się dzieje przed trybunami. Widzę, co się dzieje po drugiej stronie. Mam także lornetkę. No co, no, omawiam konie na padoku, żeby ludzie wiedzieli, który jest lepszy, który gorszy. No i później po tym wszystkim jest wyścig. No i wyścig komentuję. Staram się włożyć jakieś emocje do tego, dołożyć swoje od siebie. Tak to wygląda. Pierwszy raz na wyścigach to byłem w 76 roku, jak mnie tata przyprowadził. To jeszcze pamiętam czasy, kiedy autobusy W takie jeździły, to tutaj ich stało z 20 przegubowe i karusy, a było tutaj wszystko zapełnione. No teraz niestety z powodu pandemii puste przestrzenie, puste ławki. Tu jest o tyle to dobrze, że ludzie mogą grać sobie przez komputer, mogą w telewizji oglądać wyścigi, mogą też w punkcie oglądać. Ja jestem gotowy. Oddajemy głos na padok. Gonitwa szósta przeznaczona jest dla dwuletnich koni drugiej grupy hodowli krajowej, wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskiej, koni pełnej krwi angielskiej oczywiście. Z siódemką prezentuje nam się Master Gold, to jest koń przygotowywany do startu przez Macieja Jodłowskiego. W siodle jockey Szczepan Mazur. Master Gold raz startował, zajął czwarte miejsce. Trener mówi, że na treningach radzi sobie nieźle. Ile lat jest pan jockeyem? No już 9 lat kariery. Szczepan Mazur, czyli zaczął pan w wieku... 16 lat od momentu, kiedy można właśnie brać udział w wyścigach, czyli jak taka osoba kończy 16 lat, to już może zacząć się ścigać. Kiedy będzie pan w gronie tych, którzy wygrali ponad 1000 gonitw? Na pewno chciałbym jak najszybciej. Teraz mam 578, z tego co dobrze liczę, wyścigów wygranych w Polsce. Kilkadziesiąt poza granicami Polską wygranych. Jeszcze długa droga, ale no mam nadzieję, że mi się to uda.
ten doświadczony jockey potrafi zapanować nad emocjami i idzie wykonać swoją, powiedzmy, pracę. Po prostu jest skoncentrowany na tym, żeby wykorzystać 100% możliwości konia. Trzeba mówić do zwierząt? Może nie rozumieją naszej mowy, ale rozumieją na pewno nasz ton, jakim mówimy, więc to na pewno działa. Konie są takimi zwierzętami, że lubią przebywać z ludźmi i lubią czuć się zaopiekowane, czy czasami stanowczość od tego jeźdźca lubią poczuć. No bo jednak są to też, pamiętajmy, zwierzęta stadne i każdy ma swój charakter. Jeden lubi być dominowany, a drugi lubi dominować, więc ten jeździec właśnie musi wyczuć, co ten koń lubi i wtedy tak naprawdę uda się tego konia uspokoić i zrelaksować. Ile lat jeszcze planuje pan jeździć? Mam nadzieję, że co najmniej te 10 lat więcej będę jeździł. Powiedzmy, niedługo już właśnie będzie 10 rok mojej kariery. Także jeżeli jeszcze kolejne 10 lat, to będę, myślę, szczęśliwy. Sezon powoli się kończy, prawda? Dla mnie tak naprawdę w Polsce już dzisiaj się kończy, bo jutro rano wylatuję do Emiratów Arabskich. 29 października tam zaczyna się sezon, no i już będę tam jutro. Stajnia Hojnów pod Piasecznem. Trening zawodników Grzegorza Kubiaka. Jest ok. Niech poprosi o ten skok. Lata Tośka fantastycznie. Przerwa. Właściwie skoków koniec. Wyciszyć. No. I tu troszkę jej się przybrało chyba. Minimalnie jest za okrągło. To jest taki koniak sportowy, jak ona jest dosyć drobnej kości. Nie jest gruba teraz, jest powiedzmy, ale jest taka na pograniczu, że już trzeba uważać, tak, na dietę. My tak specjalnie nie zwracamy tej uwagi na tą wagę, ale jak gdyby na sylwetkę tego konia, tak, żeby nie było tego brzucha za dużo, no bo to nie pomaga, to jest sportowiec, to nie jest koń hodowlany, czy nie jest koń jakiś pokazowy, musi być lekki. Ile lat już jest pan trenerem? Trenerem to ciężko powiedzieć, tak, już się dosyć sporo z tym borykam, jeżdżę już ponad 45 lat. Także pan jeszcze takich lat nie ma, a ja już tyle jeżdżę. Często zawodnicy pytają pana o wspomnienia za ten? Czasem jest takie pocieszające, jakby młodsi koledzy przychodzą, wspominają albo się pytają o jakąś radę. No to jest takie fajne, budujące i człowiek się czuje taki potrzebny jeszcze na tym świecie. 2004 rok, 16 lat temu. Ludzie po to trenują, żeby na takiej imprezie, w każdej dyscyplinie, żeby na takiej imprezie być, nie? Chociaż być, nie mówię już o jakichś tam medalach, które no, są niesamowitymi jakimiś osiągnięciami, ale samo bycie tam na tym, samo bycie na tej wiosce olimpijskiej, wspólne posiłki z tymi wszystkimi wielkimi tego świata w każdej dyscyplinie sportu, no to są no, niezapomniane chwile i na pewno z zawodnikami z danej konkurencji się gdzieś tam na zawodach ciągle spotykamy, ale w takiej imprezie jak olimpiada, no to są po prostu wszystkie konkurencje sportowe. Niezapomniany po prostu moment, gdzie się to często wspomina i się obcowało z tymi poszczególnymi właśnie zawodnikami. Szeroki jest okser, bardzo dosyć. Nie rozpędzę, tak? Technicznie, żeby podeszła. Nic mi się nie chce, ale jak już wsiądę na konia, to pojedzie się o wiele lepiej czuję. Tak mnie uspokaja i nawet jak coś mnie boli, czy głowa, czy coś, to po jeździe zawsze jest lepiej. Dobra, nie wchodziła kolejna. Od najmłodszych lat, jak tam tata już nas z bratem wsadzał na konie, złapaliśmy tego bakcyla jeździeckiego. Michał Kubiak. Ja konkretnie zajmuję się skokami, właśnie dzisiaj się przygotowywałem do moich następne zawody, które są już najbliższy weekend w Lesznie, pod Poznaniem. Ile czasu poświęcasz koniu? Od rana do wieczora, tak na dobrą sprawę, czyli powiedzmy od godziny 8-9 do godziny 20-21. Tu się żyje po prostu, to nie jest rower ani samochód, że się wstawi go do garażu i on po prostu sobie stoi i czeka, jak następny raz na niego wsiądziemy, tylko to jest codzienna pielęgnacja, karuzela plus jazda, później wyczyszczenie kotpyt, umycie całego tego konia, zrobienie wcierek, pleców, masaże różnego rodzaju, tak, pozawijanie tego konia, także to jest bardzo dużo roboty. I na jednego konia, powiedzmy, przykłada około godzina treningu z jeźdźcem dziennie, drugie tyle trzeba dołożyć na pielęgnację, jeszcze kolejna godzina to jest karuzela. Jeden koń wymaga około 3 godzin dziennie
takiego sumiennego poświęcenia. No bo ja na przykład jeżdżę średnio tam od 3 do 5, 7 koni dziennie. Jakbym miał jeszcze zrobić inne rzeczy pielęgnacyjne i tak dalej, no to po prostu nie starczyłoby mi dnia. Także jest do tego jak gdyby odpowiednia osoba, która się pojeździ, zajmuje, czy tam przed jazdą zajmuje tym koniem, żeby zrobić te wszystkie rzeczy pielęgnacyjne. Co tutaj jest zakładane? Są ochraniacze. Koń pracuje, skacze, dzisiaj skaczemy, żeby sobie nóg nie poobijały. Juliana Suska. Mają metalowe podkowy na kopytkach. Może im to rzeczywiście uszkodzić nóżki i chcemy tego uniknąć. Mają urazy, po prostu jakieś mikrourazy mogą być. A powiedz, jak ty się witasz ze swoim koniem? Jak... Przytulam jej, oni przychodzą, przytulam jej głaszczę. A pokażesz mi jak się je przytula? Jak się je przytula? Nie wiem, jakoś je łapię za głowę i je przytulam. Kostka cukru. O, w stronę mikrofonu. Ja nie złapię. A w międzyczasie tam w ciągu dnia dostają jabłko lub marchewkę i nawet banany. No konie lubią banany. Juciu, bierzemy się do roboty, co? I tyle. Juciu, to proszę, jedziemy jedną stacjonatę, tak? Tą szarą na kole. Może być to na kole. Zaczęłam jeździć, jak miałam 9 lat. Zaciągnęła mnie do stajni przyjaciółka mojego brata. Jakoś mi się spodobało i od tamtej pory codziennie jeszcze. Codziennie coś innego się dzieje z tym koniem, inna praca. Bardzo mi się podoba jeździectwo. Wiem, że masz dużo sukcesów, ale powiedz mi coś o ostatnim. Na ostatnich zawodach byłam na Warsaw Jumping na Służewcu. Z moją podstawową klaczą Tokajer zajęłyśmy drugie miejsce w bardzo osadzonym Grand Prix. Jestem z tego sukcesu bardzo zadowolona i trenujemy na następne zawody. Byłam też na Mistrzostwach Polski przed Służewcem, Mistrzostwa Polski Juniorów i miałam złoty medal z Mistrz Polski. Jak się wtedy czułaś? Byłam bardzo zadowolona z mojego konia, z mojego teamu, z rodziny, z siebie też. Mam duże wsparcie od moich rodziców, od mojego taty między innymi. Bardzo mnie wspiera z tym wszystkim, finansuje mi konie, jestem na to bardzo wdzięczna. No i mam nadzieję, że jakoś w przyszłości będę mogła sama za siebie zarabiać z tego. Kapitalnie, trzymaj ten tempo. Takie samo uczucie do stacjonatu. No jest dosyć podzielona grupa, są i kobiety i mężczyźni. W tym takim najwyższym poziomie jednak widać w większości mężczyzn naszej kategorii seniorskiej. Są w większości mężczyźni, ale są też kobiety, którym bardzo dobrze idzie. W młodszym pokoleniu jest teraz bardzo dużo jeżdżących amazonek, więc myślę, że za parę lat w seniorach będzie coraz więcej kobiet. Najwięcej właśnie wypadków jest w małych konkursach, gdzie dzieci zaczynają, gdzie jeszcze po prostu nie ma kontroli nad tym, co się specjalnie robi. No to tam się czasami zdarzają jakieś, na szczęście niegroźne, bo to jest stosunkowo bezpieczny sport. Koń ma cztery nogi, gdzieś może się potknąć, gdzieś coś, ale to są po prostu rzadkie przypadki. Kiedy ostatnio koń złamał nogę? U nas to tak się nie dzieje, na szczęście. Nie, na szczęście nie, odpukać, żeby tak nie było. 2 lata temu był w Poznaniu jakiś taki przypadek, no koń gdzieś wskoczył jakąś dziurę, no po prostu może nie złamał z jakiejś nogi, ale dostał takiego skręcenia stawu. To jest duże zwierzę, pewnych rzeczy się nie operuje, pewne rzeczy się gdzieś tam u konia ciężko zrastają, bo ze względu na tą siłę i ucisk. I... Przykro stwierdzić, czasami takie konie się po prostu usypia. Porządek 4, 6 i 6, 4, 25 zł 30 groszy. Trójka 332 zł 20 groszy. Fajnie jest, przyjechałem dopiero, konie są dobrze wytrenowane, wygrywają z dużą klasą. No i to obserwujemy dalszy przebieg wyścigów. No cóż, ja tu jestem już dłuższy czas, więc tutaj trochę mam to ciśnienie, tętno. Trochę niższe jak wcześniejszymi latami, ale też nie jest równomierne tak na co dzień. A pan też jest trenerem? No, trenerem, jockeyem. W tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim. A która rola jest najciekawsza? Wszystkie są role ciekawe, jak się wygrywa, a jak się jeździ po tyłach i się przegrywa, to
nie jest zaciekawie jak w każdym jednym sporcie. No tu niestety walczymy o tak zwane przetrwanie, żeby być jak najlepiej wytrenować konie, jak najlepiej przejechać, jak najwyższe odnosić sukcesy. W ten weekend pana konie będą ścigały się na Służewcu, ale nie ma pana na torze, prawda? Taki czas, że no początku sezonu ciężko było się dostać nawet na tor i nawet porozmawiać dokładnie z jeźdźcem przed gonitwą. Troszeczkę się przyzwyczailiśmy do tego. Michał Borkowski. No ale oczywiście zawsze lepiej oglądać to na żywo i najlepsze emocje są wtedy, kiedy się to widzi na własne oczy. Pracuję we Wrocławiu na Partynicach, tu mam stajnię, tu mam konie, tu trenujemy, także codziennie jestem praktycznie. To jest tor trochę inny od warszawskiego, bo jest taki ukierunkowany troszeczkę na gonitwy skakane, więcej jest możliwości na odbywanie takich koni skakanych. A teraz ile ma pan koni pod sobą? To się tak waha w sezonie, ale tak między 45 a 50 miałem w sezonie. Jak pan sobie rozpisuje plany treningowe dla poszczególnych koni? To znaczy siada pan na przykład w niedzielę i spisuje na cały tydzień? Jak to wygląda? Przede wszystkim obserwacje codzienne konia, bo mogę sobie rozpisać cały tydzień, a coś stanie się w tygodniu, że albo za słabą robotę zrobił, albo coś za kula, musi odpocząć jeden dzień i to wszystko się zmienia, także to jest wszystko takie na bieżąco. A czy jest na przykład jakiś forum, na którym piszecie sobie porady, jak to robić? No raczej trenerzy mało rozmawiają między sobą o samym treningu. No bo to zdradzają swoją tam skuteczność, czy swój trening, który jest jakiś tam wypracowany. Jak wyglądają kontakty właśnie między właścicielem konia, a trenerem, a jeźdźcem? Najlepiej by było, jakby właściciel daje konia do trenera, ufa mu na tyle, że nie wtrąca się w jego trening i taktykę rozmowy z jockeyem. No ale niestety tak nie jest. No, coraz więcej jest tych właścicieli. Mają już kilka lat te konie i wiedzą, o co chodzi. I też mają swoje jakieś pomysły. No, oni płacą i oni wymagają. I jest to tak. Czasami mają swoje wizje, niekoniecznie zgodne z trenerskimi. No ale no, trzeba jakoś tam dojść do wspólnego celu. Myślę, że to takie najważniejsze. I ruszyły! Wielka Warszawska 2020 rozpoczęta przy wewnętrznej bandzie Night Thunder, ale tutaj już na front wychodzi Liakura. Liakura Plompier i Nemesis. Liakura Plompier Nemesis. Czasami koń potrafi być znakomitym artystą. Ja pamiętam, taka była Giuseppa i Demona zresztą. Wychodziły na tor, stawały, rozglądały się w lewo, w prawo i mówiły: patrzcie, jaka jestem piękna. Tak, tak. Albo na padoku, jak się prezentują, wiedzą, że na nich ludzie patrzą. No i trzeba się im ładnie pokazać. Liakura i Pop de Loire. Plontier razem z Nemesis, Nagano Gold i Delos. I Pop de Loire na prowadzeniu. I Pop de Loire. Tak, chodź za to, chodź na gimbal! Tutaj trzy, dłużej kanapę kuszem. Plontier, Golek i Plontier. Nagano Gold oraz Night Tornado. Warszawskiej 2020. Thank you so much. Walka na prostej była fascynująca. Wygrał faworyt, wszyscy zadowoleni. Doskonale biegał polski koń, zwycięzca nagrody St. Leger, klasyka. Jockey francuski pokazał klasę, kapitalnie prowadził konia i wygrał krótko, ale wygrał. Ja się bardzo cieszę, że tej klasy jockey przybył do nas takiego świetnego jeźdźca,
dawno, dawno na Służewcu nie było. Na Służewcu wygrał deryby, bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Ten się śmieje, tamten oko ma ponure, ten baślicza tamtemu forsy brak. A ja jeden wciąż bez troski jak ten ptak, bo w tym drzemie moja słodka tajemnica, że ja nie gram, tylko jestem za kibicą.